Cześć, siemanko, witajcie ze strony Bolek i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną taki kolega, Kasztan. No to co, dzisiaj pokażemy wam Urbex. Urbex z dalej stacji opuszczonej, jak to, opuszczonej stacji, która już jest opuszczona tak 3-4 lata nawet. No to zapraszam, oczywiście jest syf, wszystko jest zarośnięte, oczywiście kosztuje chyba ciął, ale no nie wiem. No to tutaj oczywiście Burek siedział i Burek się tworzył i rozbił wszystkie szyby. I pustak, chyba że to partie drzwi, ale one są inaczej ustawione, nie wiem jak to jest. No to proszę, tutaj oczywiście jest też wszystko, syf, drzewo, drewka, wszystko tutaj, jeszcze jakieś stare cegły, słoma, wszystko. No dobra, jeszcze tutaj jeszcze oczywiście z tej strony, tutaj oczywiście jest ciemno, czerwica, tu jest ta, która, nie wiem, no widziałem bez piciki, no ale nie wiem czy są. Oczywiście syf, stara felga do korsy. Przyda się na pewno komuś, ale nie będziemy ich brać. Coś tutaj chyba nieźle zrobił, z buta wjeżdżam. Nawet jest śmiało. Szapki, jak w szkole. No, to tutaj oczywiście wszystko zerwane. Ktoś chciał kupić. No. To zerwane wszystko, parę tak są, nie wiem, co to z czego są. No oczywiście tutaj też jest. No, coś tu nieźle też zawjeżdżam. Strach. No dobra, no to przejdziemy już tam dalej. O, jakiś filtr chyba stary jest, to z ciężarówki, a inny, nie wiem. Oczywiście tutaj mury ustawione dlatego, żeby powiedzmy węgiel był rozsypany możliwy, to tam coś jest waga stara, tak jeszcze na drewno. Tutaj możliwe, że ktoś był daltonistą i złe zamówił blachy. No nie wiem jak to wyszło, no nie wiem. Ale no, to duże pomieszczenie. To możliwe, że były magazyny. Zakryte i było tutaj otwierane i było tak to wrzucane, ale nie wiem, jakoś pasza czy coś. Oczywiście wszystko zarosło, jak widać. To oczywiście to jak powiedziałem, waga jest stara. Lepiej na to, bo to jest jeszcze ta drewniana. Nie polecam nawet wsiąść, bo jak to ustanąć na nią, ponieważ no możliwe, że mogę się zarwać i by doszło do tragedii. No, tutaj lampa nawet jest ustawiona. Nie wiem. No to pójdziemy nawet tutaj dalej. No. Była taka możliwość, że jak to, że tutaj był wózek widłowy. No nie wiem czy to prawda czy nie, no to sam nie wiem. Ale pójdziemy dalej. Nie wiem. Pustka, jak widać pustka. No nie wiem, no. To używane, tutaj był jakiś stary słup. Oczywiście już. Co to było? Ty, nie wiem. Ale możliwe, że ptak uderzył czy coś. No dobra, no jak widzicie tam nic nie ma. Dobra, idziemy szybko, bo jeszcze tutaj może być żurek czy coś. Dobra, no to pójdziemy jeszcze teraz do dystrybutory. Zobaczyć jak to wygląda, tu się zepsuło. Bo wjeżdżamy. Tak, wjazd do tamtej strony było, jak pamiętam. Tutaj dystrybutory. Benzyna, 55. Z dwóch stron. Diesel. Tutaj widać jak to pasek był. Stary to jest, to prawda. Tu też na pewno był gaz, no ale jest też wyrwał. Znaczy wyklej to na pewno, żeby się przydało czy coś do sprzedaży. To jest chyba koc nawet gaśniczy. No nie ma, ale już bardzo widać brudny. Wszystko. I jak widać tutaj też jest zakaz palenia, no bo oczywiście wiadomo, tutaj ryzyko jest różne, słyszałem nawet, że ktoś tak przy ciężarówce dokładał, spojrzał tą latarką oczywiście z papierosem, no i oczywiście budził się z czwartym stopniem jakby poparzenia, o. No tutaj oczywiście jakiś garaż, no nie wiem. No, oczywiście te płyty wszystkie zarosły, jak widać w tych szczelinach. Tutaj nie wiadomo co to było. To safe, no jak zwykle, widać, nie?
Zapomniałem o nim. Przepraszam. No widać, to wszystko jest zarośnięte. Lato nawet, nie? Wtedy. No, to mi się tutaj, nie wiem, co to jest za pomieszczenie. No nie wiem, no ale zamknięte, no dobra, no to idziemy jeszcze do innego miejsca. Od brzucha urosło. Dobra. Jak się uda, no dobra. Idziemy tutaj teraz. Syf. Tutaj ktoś już naprawdę był. Tak parasol stary jest. O, bezpieczniki. Nie będę ich nawet płacił, czy coś. Rozbite wszystko. Co tu się działo? Oczywiście tu jest rozwalone. Wszystko. Nie wiem co to było, ale dobra, kończymy ten filmik, bo straszyłem się naprawdę i czekamy, dobra, trzymajcie się, do następnego, cześć. Cześć.